na Szeszti w Mołdawii, w bardzo ciekawym miejscu. Za mną w tle widać szkołę podstawową i gimnazjum właśnie w tej wiosce. I do tej wioski, do tej szkoły przyjechałem z pięknym darem z Polski. Pięknym darem od szkoły chrześcijańskiej w Zielonej Górze. Dzieci z tej szkoły i rodzice, serdecznie wszystkich pozdrawiam z tej szkoły, z Zielonej Góry, bo pewnie też oglądają ten filmik. Już kilka lat wspierają szkoły różne tutaj właśnie w Mołdawii. I w tym roku postanowili, właśnie w ubiegłym roku postanowili przekazać piórniki dla dzieci, które chodzą do tej szkoły. I właśnie teraz przyjechałem, żeby spotkać się tutaj z dyrektorką tej szkoły, z Tatianą Dawid, i przekazać jej ten piękny dar, jakim są piórniki, jakim są pięknie wyposażone piórniki. I za chwilę spotkam się z dyrektorką. Teraz jestem w gabinecie pani dyrektor Tatiany Dawid w szkole podstawowej i gimnazjum w Penaszeszti. I właśnie dopiero co rozpakowaliśmy piórniki dla dzieci z tej szkoły. Piękny dar od rodziców i dzieci ze szkoły chrześcijańskiej w Penaszeszti, w Zielonej Górze. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo mocno. I teraz pani dyrektor chce powiedzieć kilka słów specjalnie dla Was tam w Zielonej Górze, ale też i dla innych osób, które pamiętają o Mołdawii, myślą o Mołdawii, modlą się o Mołdawię. A więc oddaję głos pani dyrektor i zobaczymy, co nam powie. Я хочу передать сначала привет Магде, дорогим детям наших дорогих детям, всем там учителям, которых я знаю, Камилу и всем остальным. Хочу передать привет. Хочу отблагодарить от наших детей, от наших учителей за ваши подарки, за ваше внимание к нам. Хочу пожелать вам успехи, чтобы Бог вам помог всегда, чтобы Бог был всегда в вашей душе. И чтобы все у вас было хорошо. Хочу еще передать, что наши дети очень-очень любят вас, хотя бы не знакомы так близко, но они очень рады за ваше внимание, за ваши подарки. И ждем еще, чтобы встречались, чтобы поближе познакомились. И хочу всем-всем-всем передать привет и отблагодарить. Бог помочь вам.